Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński. Od jakiegoś czasu prowadzę cykl takich nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Mówię tutaj o dwóch podstawowych filarach chrześcijaństwa, którymi jest łaska i wiara. Kochani, dzisiaj mamy kolejny odcinek, kolejną część. I dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Wiara w Słowo. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Ewangelię Jana, pierwszy rozdział od 1 do 5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda tutaj sytuacja związana ze Słowem. Często ludzie mówią, że Biblia jest Słowem Boga. No, prawda jest troszeczkę inna. Słowem Boga jest Jezus. Biblia jest oczywiście zapisem różnorakich Bożych dyrektyw. Jest cała natchniona przez Ducha Świętego. Ale Biblia sama w sobie, ona nie jest Słowem, ponieważ Słowo to osoba. I chciałbym, żebyśmy na tym zaczęli dzisiaj bazować. Widzimy, że Słowo było na początku. Widzimy, że Słowem Bóg stworzył każdą rzecz. Oczywiście to było te wypowiedziane Słowo i jak najbardziej chodzi tutaj o rzecz wypowiedzianą, ale my musimy zobaczyć rzecz o wiele głębszym aspekcie, musimy to zobaczyć o wiele głębiej, że to wypowiadane Słowo przez Boga to był Jezus. Czyli tak naprawdę, kiedy Jezus później się wciela, kiedy On objawia się tutaj na ziemi jako człowiek, jest zupełnie Bogiem i zupełnie człowiekiem, to jest właśnie to Słowo. Krótko powiedziawszy, Słowo Boga to jest Jezus ze wszystkim, co posiadał i ze wszystkim, co robił, co uwalniał, w jaki sposób postępował i tak dalej, i tak dalej. Więc chcąc mówić o Bożym Słowie, możemy mówić jedynie o Jezusie jako o osobie. Widzimy, że na początku było Słowo. Na początku było Słowo, a więc to Słowo, ono wszystko zapoczątkowało. A więc Bóg wszystko zapoczątkował za pomocą Słowa. Widzimy, że Słowo wychodzi z Boga. Więc widzimy tego zrodzonego Syna, który jest wzięty z Ojca. On jest Bogiem. On jest wypowiedziany przez Boga Ojca. On istnieje w Bogu Ojcu od zawsze, od kiedy istnieje Bóg Ojciec i jest wypowiedziany jako słowo stwórcze. Widzimy, że Słowo jest Bogiem. To jest bardzo ciekawa rzecz, że Bogiem było Słowo. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Słowem. Całe życie Jezusa, wszystkie koncepcje Jezusa, wszystkie poglądy Jezusa, to jest Słowo Boga. To jest Słowo Boga do człowieka. Widzimy dalej, że przez to Słowo wszystko powstało i powstaje, że za pomocą Słowa, którym jest Jezus, Bóg powołał wszystko do życia. Bóg Jezusem powołał wszystko do życia. On za pomocą wypowiedzianego Jezusa, On uwolnił życie stwórcze. On przez Jezusa wszystko stworzył i dzisiaj też wszystko przez Niego tworzy. Chcę, żebyśmy o tym wiedzieli, dlatego że musimy zrozumieć, na czym opiera się nasza wiara. Nasza wiara, ona opiera się na Słowie, a tym Słowem jest Jezus. Widzimy, że przez Jezusa, czyli przez to Słowo wszystko powstało i powstaje. Widzimy, że bez tego Słowa nic nie powstało i nie powstaje, a więc nie istnieje żadna formuła wiary, która jest realnie wiarą działającą poza Jezusem.
Czyli można sobie, można wierzyć w coś, ale jeżeli nie wierzymy w wypowiedzianego Jezusa, jeżeli nie wierzymy w Słowo Boga, to nasza wiara nie ma żadnej podstawy i ona nic nie tworzy. Jest napisane, bez Niego nic nie powstało. Czyli bez Słowa, bez wypowiedzianego Jezusa, bez stwórczego Słowa, którym jest Jezus, nic nie powstaje w życiu chrześcijanina. W Nim jest życie. Dalej nam pokazuje tutaj Biblia, że w Nim jest życie, w tym Słowie jest życie. Że w tym wypowiedzianym przez Boga Słowie, w tym wypowiedzianym Jezusie jest życie. I dalej widzimy, jaka jest sprawa związana tutaj z tym życiem. Widzimy, że to życie jest fundamentem funkcjonowania ludzkości, światłością świata. Czyli tak naprawdę cała rzeczywistość, ona opiera się na Jezusie, na wypowiedzianym Jezusie, na Jezusie, który zostaje uwolniony przez Boga Ojca do rzeczywistości ludzkiej. Widzimy, że to życie, które jest niesione przez to Słowo, przez Jezusa, ono wszystko utrzymuje w systemie funkcjonowania. Widzimy też, że to życie przemaga śmierć. Słowo Boże pokazuje światłość, przemaga ciemność, że światłość jest silniejsza od ciemności, a więc widzimy, że to życie uwolnione za pomocą Słowa, za pomocą wypowiedzianego Jezusa, ono przemaga wszelką śmierć, każdy symptom śmierci również. A śmierć, dalej jest pokazane tutaj, nie może przemóc życia. A więc żaden symptom śmierci, żadne uderzenie śmierci nie jest w stanie zdruzgotać wypowiedzianego słowa, którym jest śmierć, którym jest Jezus. Chciałem, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię tutaj w tym, co ja mówię, że nasza wiara, ona opiera się na Słowie. Ona nie jest jakąś wiarą w coś enigmatycznego. Ona jest wiarą w wypowiedziane Słowo Boga, w wypowiedziane Słowo do ludzkości, którym to Słowem jest sam Jezus. A więc nasza wiara, ona opiera się na tym, co sobą prezentował Jezus. I teraz, kiedy my czytamy Biblię i my dowiadujemy się o różnych rzeczach związanych z Bożymi prawdami i opieramy się na tych różnych rzeczach, czy to na obietnicach, czy to na różnego rodzaju proroczych przekazach, musimy zrozumieć, że to wszystko, ono jest usankcjonowane w Jezusie. To nie działa samo z siebie. To nie działa, dam wam przykład. Ludzie na przykład wierzą, że w taką, jakby w jakieś powiedzmy zagadnienie. Tak? Na przykład ludzie wierzą, że Bóg błogosławi. Nawrócili się do Jezusa, ktoś się nawrócił do Jezusa, oddał mu swoje życie i on teraz, ten człowiek mówi, że Bóg mu błogosławi. Jak najbardziej Bóg błogosławi. Ale co to oznacza, że ten Bóg błogosławi? W jaki sposób to się ma, jak to się przyjmuje? No, żeby to błogosławieństwo realnie było wmontowywane w życie, to ten człowiek musi się trzymać tego Jezusa, bo to jest Słowo. A więc wiara opiera się na Słowie. Jeżeli ja się trzymam Jezusa, to ja się trzymam Słowa. Rozumiesz, ja nie mogę sobie wypowiedzieć jedynie w ten sposób, bo ja jestem błogosławiony i dalej nie trzymać się Jezusa jako całokształtu. Bo wiara opiera się na Słowie. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo, przez nie wszystko powstało, bez Niego nic nie powstało. Cały ten system wypowiedzi, cały ten pierwszy, te wersety, pierwszy rozdział od 1 do 5, one pokazują nam, że nasza wiara, ona ma fundament w całokształcie funkcjonowania Jezusa. Czyli jeżeli nasza wiara, ona ma na czymś stać, to ona musi stać na Słowie. Musi stać na Słowie. Często ludzie wierzą w coś. Ja ich pytam, a na jakiej podstawie ty w to wierzysz? No, bo ja mam takie przekonanie. Ja mówię, to jest to, że ty masz takie przekonanie, to jest za mało.
ponieważ Twoje przekonanie, ono jedynie wtedy jest usankcjonowane prawidłowo, jeżeli opiera się na Jezusie, czyli na poglądach Jezusa, na wypowiedziach Jezusa, na pragnieniach Jezusa, a wszystko to się łączy w ten sposób, że Ty jesteś z tym Jezusem związany, że przebywasz z Nim, że masz z Nim osobistą, głęboką relację. Bo w innym wypadku te rzeczy, które są w Jezusie, które one nie będą działać w Twoim życiu. Czyli te wypowiedziane słowo Jezus, ono wpływa na Ciebie tylko wtedy, kiedy Ty jesteś z Nim związany. No być związanym ze Słowem, to jest być związanym z Jezusem. A więc nasza wiara opiera się na Słowie, ale nie jedynie na wyselekcjonowanym elemencie z Biblii, ale na całokształcie związku z Jezusem. Czyli wiara nasza opierająca się na Słowie, to jest wiara opierająca się na wszystkim, co prezentował sobą Jezus. Czyli ja, żebym mógł w wierze chodzić, muszę się zgadzać ze wszystkim z Jezusem. Ja nie mogę tylko powiedzieć, ja wierzę w Ciebie, Jezus, tylko ja się muszę zgadzać ze wszystkim, co jest w Jezusie, z Jego poglądami, z Jego koncepcjami, z Jego odczuciami. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Czyli nasza wiara to jest wiara w Syna Bożego, który jest wypowiedzianym Słowem Boga. To jest nasza wiara, na tym ona się opiera. Chcę do tego przeczytać jeszcze Psalm 56,5. Psalm 56,5. Psalm 56,5. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? A więc widzimy, że wysławianie słowa to jest jakby jest połączone z budowaniem zaufania, czyli wiary. Czyli jeżeli my wysławiamy słowo, czyli my gloryfikujemy słowo, czyli my bierzemy osobę Jezusa i podnosimy go do rangi Pana naszego życia, co się wiąże z tym, że my się zgadzamy ze wszystkim. Kiedy jest napisane, kto wyzna ustami swoimi będzie zbawiony, to te wyzna, to jest takie greckie słowo homologeo, które określa zgodzić się z oryginałem. Od tego bierze się słowo homologacja. Czyli tak naprawdę wyznanie Jezusa jako Pana, prawda, ono jest ściśle określone tym, że Ty się zgadzasz ze wszystkim, co prezentował i prezentuje sobą Jezus, ze wszystkim, co On zrobił i co On robi. Rozumiesz? Czyli wysławianie słowa oznacza podnoszenie osoby Jezusa do rangi najwyższego autorytetu we wszechświecie. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa, bo chrześcijaństwo zgubiło się w tym. Ludzie mówią, ja wierzę w to, bo to jest napisane w Biblii. Ja mówię, okej, ale jak Ty przeżywasz to zjawisko? Czy Ty przeżywasz to zjawisko? To wiecie, w Biblii jest wszystko napisane. Moje pytanie jest takie, dlaczego Kościół jest w opłakanym stanie? No, skoro w Biblii jest wszystko napisane. Wszystko jest napisane. I ludzie mówią, my wierzymy całej Biblii wierzymy. Ja mówię, okej, jak Ty wierzysz, ty mówisz do mnie, że Ty wierzysz całej Biblii, tak? To znaczy, że Ty musisz mieć sukces taki, jak jest w Biblii. W każdej dziedzinie, to w ogóle nie ma dwóch zdań, rozumiesz? Ale prawda jest taka, że ludzie mówią, że wierzą w Biblii, tak? Natomiast w ogóle w żaden sposób oni nie mają sukcesu w swoim życiu. I do tego się dorobiło tysiące doktryn różnych, dlaczego tak jest. No prawda jest taka, że wiara w Słowo to jest wiara w osobę, a wiara w osobę Jezusa, to jest absolutna zgoda ze wszystkim, co powiedział Jezus, ze wszystkim, co zrobił Jezus, ze wszystkim, co prezentował Jezus. To jest ścisły związek. To jest rzucenie się w ramiona tego Jezusa, przebywanie z Nim 24 godziny na dobę, patrzenie w Jego słodkie oczy non-stop i mówienie Mu, Jezus, ja się zgadzam z Tobą we wszystkim. Nie ma takiego aspektu, w którym się z Tobą nie zgadzam. I to oznacza, że zgadzamy się ze Słowem. Wtedy też tak naprawdę te różnego rodzaju zapisy biblijne ożywają w nas i one zaczynają dla nas mieć jakiś sens. Rozumiecie? To nie można sobie pójść bokiem, bo tak jest napisane, ja w to wierzę. To bzdura jest. To jedna wielka bzdura. Wysłowione słowo, to znaczy podniesiony Jezus do rangi najwyższego autorytetu i to, dopiero to,
buduje naszą wiarę. Nasza wiara na tym się buduje, ona na tym powstaje. A więc człowiek chodzący w wierze to człowiek podnoszący Jezusa jako słowo do rangi najwyższego autorytetu. Łaska jest dostępna przez wiarę w słowo, czyli w podniesienie Jezusa do rangi najwyższego autorytetu. Gdzie wtedy przychodzą objawienia poszczególnych elementów zapisanych w Biblii. Wiara w Słowo to jest wiara w Boga. Wiara w Słowo to wiara w Boga. Wiara Słowu to wiara Bogu, czyli zaufanie do Boga. Bliskość ze Słowem to bliskość z Bogiem. Chciałbym, żebyście to zrozumieli, bo kiedy mówimy o wierze, przychodzi wiele pokus, abyśmy próbowali wierzyć w pewnym sensie poza Bogiem, poza tym podniesieniem Boga do rangi najwyższego Pana i Króla. A podniesienie Boga to jest podniesienie Jezusa, a podniesienie Jezusa to jest podniesienie Jego poglądów, Jego myśli, Jego toków myślowych, Jego wypowiedzi, zgodzenie się z Nim, homologeo, zupełne zgodzenie się z Jezusem, absolutne zgodzenie się na śmierć i życie. Na tym może dopiero być budowana realna wiara, która jest wiarą czynną. W innym wypadku nic nie będzie powstawało, bo bez słowa nic nie powstaje i kupa chrześcijan modli się i ona mówi, że wierzy, a nic nie powstaje przez to i nic się nie wydarza. Rozumiecie? I ludzie generują rzeczy i powstają duszewne hybrydy. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyśmy wyszli z tego systemu, który jest fałszywym systemem. Pamiętaj, wiara w Boga to wiara w Jego Słowo. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to Słowo. Dziękuję Ci, że Twój Święty Duch działa teraz, że On mówi do ludzi. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa o każdego człowieka, który słuchał tego Słowa. I ja dziękuję Tobie, że to go przenika. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.